Cześć moi kochani, jakże się cieszę, że mogę znowu do Was mówić. No długo mnie tu nie było. Ja wciąż przyrzekam, że się poprawię, ale poprawię się na pewno. Będę tu częściej się zjawiać, naprawdę. No życie po prostu jest, jakie jest i ono sprawiło, że nie było mnie tutaj. Ale słuchajcie, już jestem. Oto jest Seli. Dzisiaj wybrałam się, no bo trudno było się nie wybrać. Przerwałam swoje obowiązki, zrobiłam sobie przerwę i wyszłam na spacer do lasu, po raz pierwszy do lasu wiosennego, a właściwie może nawet letniego, słuchajcie, bo jest po prostu przepięknie dzisiaj. Chyba jest tutaj, gdzie jestem, może będzie już ze 26 stopni. Seli leży tutaj obok mnie. No niestety mam smutną wiadomość, jeśli chodzi o Seli, ponieważ ona prawie nie słyszy. Po prostu już prawie nie słyszy. Także muszę bardzo na nią uważać. A oczywiście, oczywiście jak zwykle zapraszam do subskrypcji, do komentowania, lajkowania. Zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie do tego i cieszę się, że właśnie, że mogę do Was mówić. A Wy, którzy mnie nie znacie, no to ja mam na imię Agnieszka albo też Grynelka, jak na mnie niektórzy mówią. No i prowadzę taki kanał tutaj właśnie, na którym mówię o... Generalnie o tym, jak zdrowo żyć, tak? Bo to jest taka moja pasja. Teraz kończę kurs dietetyka, dietoterapeuty, więc myślę, że będę mogła dzielić się z Wami jeszcze lepszą, większą wiedzą. Jak to zakończę, no to oczywiście dam Wam znać. To był też powód, dla którego tutaj mnie nie było. Musiałam po prostu wybierać między czymś, co jest ważniejsze, a czymś, co jest mniej ważne. Dobra, kochani moi, zjeżdżam tutaj z tej Seli, że tak powiem, i ja sobie wzięłam, skryłam się w takim zakątku leśnym. Zobaczcie, no oczywiście nie ma jeszcze trawy, no, ale ja myślę, że lada moment to ona się wychyli szybciutko pod wpływem tego słońca, rozkwitnie wszystko. Dzisiaj widziałam pierwszy pierwiosnek, ale ja idę na poszukiwanie podbiału. Jak znajdę podbiał, bo to jest taka pierwsza roślina, która pojawia się właśnie wiosną. No i pierwiosnek, tak, czyli pierwszy na wiosnę. No, to, no, tu jest ta polanka taka otoczona, słuchajcie, drzewami. No mówię, no jeszcze bezlistnymi, ale nie szkodzi. Są przepiękne sosny. Sosny są zawsze zielone. Za chwilę będą miały te pąki, pędy młode, które można zrywać. Ja je po prostu suszę, ale to już nieważne. Odsyłam Was do filmików. Pod tym filmem będzie film o sośnie i też zapraszam Was na mój blog, gdzie o tym, jak zdrowe są igły sosny, opowiadam. A tutaj pokażę Wam w tej chwili odcień, taki jest tutaj mojego telefonu, ale to nie szkodzi. Tu jest Ozzy. O, może z tej strony. Halo, Ozzy. Ozzy położył się, ma wszystko, że tak powiem, gdzieś. Położył się na mojej izomacie. Ja sobie wzięłam matę tutaj, ćwiczę sobie jogę. No generalnie po prostu się relaksuję, bo wiecie, po tej potwornej, paskudnej zimie, no mam dosyć. Ja nie lubię zimy. Od razu Wam mówię, nie lubię zimy. Mam dosyć palenia w piecu, tym bardziej, że teraz ostatnio komin mi się kurzył komin był, trochę się zatkał i takie różne przeboje. Później mi się drzwiczki rozszczelniły. No takie są różne rzeczy, wiecie. I po prostu bardzo nie lubię zimy. Generalnie nie lubię zimy i tyle. Więc zaraz pójdziemy dalej. Tutaj macie, z daleka jest ta. No. Rita Henia kopie zawzięcie, jak zwykle ona już tam znalazła coś niesamowitego na pewno, może jakieś znalezisko, jeszcze nie wiem z jakich czasów. I obok z lewej strony jest Rita, Sonia. Sonia też kopie, bo po prostu Sonia naśladuje to, co robi Henia. W ogóle wszystkie moje psy naśladują to, co robi Henia, bo one są raczej takie niezbyt lotne. No i no Seli jest zwłaszcza taka, Seli jest najgłupsza, ale jest bardzo kochana. Natomiast Ozzy, jak taki prawdziwy facet, po prostu ma wszystko gdzieś, wyleguje się i cieszy się, że jest mu ciepło, bo Ozzy bardzo nie lubi zimna. Ja się teraz wyłączę i za chwilę pójdę sobie dalej, poszukamy tego podbiału i wtedy jak go znajdę, to Wam trochę o nim opowiem No i do za chwilę, ok? Słuchajcie, jestem na miejscu, jest kilka tylko kwiateczków podbiału. Ja go nie będę jeszcze zrywać. Ozzy, zostaw, fuj.
na co mówię fuj, zaraz Wam pokażę, jest kilka tych kwiatków. Bodbiał wygląda tak, zachęcam Was do zbierania, to są kwiatki z rodziny astrowatych. Tak, no podobne są do stokrotek, ale nie są stokrotkami. I one, moi kochani, podbiał jest idealny na choroby krtani i gardła, w ogóle dróg oddechowych. One bardzo mają... rozpuszczają śluz, który się tworzy podczas kaszlu. Jeżeli ktoś ma suchy kaszel, zachęcam naprawdę herbatka z podbiału, tak sobie zaparzyć i pić. Nie za dużo, oczywiście, bo w ogóle podbiał jest, ma, były takie badania, w tej chwili nie przytoczę, ale jak znajdę, przypomnę sobie. One przy długotrwałym zażywaniu są antynowotworowo, podobno właśnie działają na białaczkę, natomiast przy przedawkowaniu też działają bardzo toksycznie na wątrobę, więc to jest bardzo dobre zioło, bardzo dobry kwiat, no ale tak jak ze wszystkim trzeba uważać, tak? One mają, czyli uważać w tym sensie, żeby nie przedawkować, bo tak to po prostu już jest, nie można za dużo w siebie wszystkiego wrzucać, ale jeżeli się taką herbatkę z kilku kwiatków zaparzy 5 minut i wypije się tak po pół szklanki 3 razy dziennie, jeśli macie dolegliwości takie właśnie dróg oddechowych, krtani, gardła, to to jest bardzo, bardzo dobre. Nie mogą podbiału, one mają, podbiał ma dużo, ma właściwości, ma właściwości też przeciwzapalne, antybakteryjne, ma dużo flawonoidów, antyoksydantów, witaminy C. No bardzo dobra roślina. On na początku ma, Henia tu przebiega, on na początku ma kwiatki, a później, kiedy przekwitną, to pojawiają się liście, takie włochate, takie szare od spodu, które też są bardzo dobrym materiałem leczniczym, zielarskim. Polecam Wam serdecznie. Oczywiście, tak jak z każdą rośliną, moi kochani, jest jak ze wszystkim, ma pewne działania uboczne, mianowicie to są działania uboczne, przeciwwskazania. O, kobiety w ciąży podbiału nie powinny zażywać i dzieci do 12 roku życia. Więc to bym chciała Wam powiedzieć, a ja tego podbiału dzisiaj nie wezmę, niech on sobie tutaj porośnie, ja poczekam, aż będzie go dużo, bo tu powinna być dużo łąka, natomiast chciałam Wam powiedzieć, o tutaj mój Ozzy stoi, już go wzięłam na smycz, ale popatrzcie, po prostu ludzie biorą i wyrzucają śmieci, tak, po prostu idą sobie drogą, rzucą i nie interesuje ich, że zaśmiecają środowisko, więc tak to tu wygląda, to wszystko, że ludzie, znaczy nie tu, tylko generalnie po prostu ludzie są takimi, no, to nie jest dobre, to niedobre jest. Dobrze, kochani, wyłączam się, idę do domu, z przodu czeka Seli, która już bardzo chciałaby do domku iść, ona się chce położyć, ja ją przykryję, bo to jest stary pies, bardzo zmęczony życiem już i jak mówię, głucha, ma artretyzm, no a ja Was tutaj z tym podbiałem pożegnam, popatrzcie sobie z bliska, jak on wygląda, no prawie jak stokrotka albo taki mały aster, prawda? Śliczny jest. Kochani, żegnam Was serdecznie i trzymajcie się cieplutko do następnego razu, zapraszam oczywiście do subskrypcji, lajkowania, komentowania i tak dalej, pa, pa.